still, cold world. No horizon in sight. The rulers of old, stripped of pride and glory. It feels as yesterday we were turning the wheels of progress. Until the frost stopped it all. Suddenly, without a warning. When tides had changed, they changed for all of us, no matter wealth or class. We've lost our world to snow. And with it, our last traces of humanity. We bid farewell to plenty. And for those who remained, came the time to adapt. We decided to leave our homes and head north. We roamed for weeks, maybe months, leaving behind all the things we once believed had made us. It was hope that pushed us forward. Slowly, step by step, we knew the cost of our journey, and we paid the price 100 times. Finally, the time has come to build the last city on Earth. Hej, hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Mates, a to pierwszy odcinek z gry Frostpunk polskiego studia 11-Bit Studios, znanego również przede wszystkim z This War of Mine, czyli gry o przetrwaniu, o której na pewno słyszeliście, bo nie sposób było o niej nie słyszeć. Gra Frostpunk osadzona w punkowej tutaj otoczce Londynu naszego wiktoriańskiego. Świata, który został nawiedzony przez kataklizm, którym jest, no nie wiem, epoka lodowcowa, bo teoretycznie powinna się zdarzyć, bo to tak wiecie, tak była, nie było i teoretycznie powinna być, ale nie było i nie ma, bo jest globalne ocieplenie. No ale to nieważne. Głębsze temat do głębszej analizy, może kiedyś, może nie wiem, nieważne. Generalnie tak, jak dowiedzieliśmy się w filmie, uciekliśmy z Londynu i przebyliśmy morze, by dotrzeć na zamarzniętą północ. Po drodze nasz konwój rozproszył się w śnieżycy. Na miejsce dobrnęła tylko garstka. Znaleźliśmy generator, ale jest opuszczony i zamarznięty na kość. Dlaczego nikogo tu nie ma? Czy ktoś z naszych przetrwał śnieżycę? Czy w okolicy są inni ludzie? Cokolwiek zrobimy, spodziewajmy się najgorszego. Świat, jaki znaliśmy, legł w gruzach. Musimy przetrwać. No i generalnie gra sprowadza się do tego, że jest to taki city builder survivalowy z elementami, jak to przystało już na 11-Bit Studios, nawet nie z elementami, tylko głównie pół gry opiera się na tym, że musimy podejmować decyzje, które są dosyć takie psychologiczne, jakby nie patrzeć, typu, no nie wiem, zabijać, nie zabijać, czy wykorzystywać, nie wykorzystywać, dać jedzenie, nie dać jedzenia, no na takiej zasadzie to sobie działa. Więc jest taka dosyć, że tak to ujmę, no może trochę tak banie zryć w pewnym momencie, ale mam nadzieję, że damy sobie z tym jako tako radę. Generalnie, jeszcze sobie zapauzuję jakoś tam tutaj, generalnie się opieram na tym, że jesteśmy w dziurze, do której chyba jakoś wleźli, prawdopodobnie tędy, no nieważne, nie będziemy ich tutaj osądzać czy coś w ten deseń. Mamy generator, który musimy zasilić węglem, czyli węgiel to jest taki nasz tutaj surowiec, podstawowy surowiec, który zapewni nam przeżycie, bo minus 20 to są upały. Także no. Tutaj właśnie mamy te temperatury, do tego tam potem sobie nawiążemy później. Generalnie mamy jakieś tam zasoby.
Mamy budynki, będziemy mieli drzewka rozwoju i to dosyć ciekawe. Muszę się wam przyznać, że robiłem małego testrana, żeby spróbować tego wszystkiego, jak to działa i co tutaj by wypadało zrobić, żeby nie paść w pierwszym odcinku. No i zaraz się do tego zabierzemy, dlatego na razie bez pauz, na pauzie na razie mówię, bez roboty, bo trzeba potem będzie robić to dosyć szybko. Teoretycznie możemy już zacząć. Poza tym jeszcze nawiążę, mamy pasek niezadowolenia i pasek nadziei, który określa stan ludzi jakby naszych. No czyli różne decyzje i sytuacja życiowa po prostu będzie nawiązywała do niezadowolenia bądź nadziei. No, całkiem logiczne. Zacznijmy sobie od Księgi Praw. Księga Praw, czyli coś, co tak naprawdę nam tutaj figuruje właśnie. Tym wszystkim piękny artwork, jak to przystało na właśnie polskie piękne studio. Zaczynamy od prawa adaptacyjnego i praca dzieci w bezpiecznych warunkach. Musimy wysłać dzieci do pracy w bezpiecznych warunkach, oczywiście na razie bez przesady. A czemu, to zaraz zobaczycie, bo na początku trzeba po prostu dążyć do zbierania jak największej ilości surowców. Także pierwszą księgę praw, pierwsze prawo żeśmy podpisali. No i możemy zacząć. Możemy zacząć, tak naprawdę sprawdzimy jeszcze, co my tu mamy. Tutaj mamy skrzynię z drewnem. Do skrzyń z drewnem wyślemy robotników. Mamy robotników, inżynierów, dzieci. Trochę dzieci mamy. Spoko. Na razie wyślemy do drewna, do stali, jeszcze raz do drewna. Może zrobimy to tak. Do stali na razie wyślemy 10 ludziów, bo tak na razie nam stal niezbyt jest potrzebna. Gdzie mamy węgiel? Tu mamy stosy węgla, tu mamy złoże węgla, do którego potrzebujemy kopalnię. No właśnie, do kopalni będzie się trzeba zabrać niedługo. Tu mamy jakiś osamotniony stos węgla. To myślę, że tu możemy ludzi wysłać. Może do tego też, jak na razie. A wyślijmy 5 na razie, niech chociaż... Nie. Na razie musi być jak być. Bo ja już odpalam grę, bo na początku mamy 8 na 80 bezdomni, wszyscy są bezdomni w sumie, więc musimy postawić namioty na przykład za cały węgiel, jaki mamy jak na razie. Po prostu grafika w tej grze jest tak przekozacka, po prostu nie trzeba się wysilić jakoś, nie wiem, nie muszą to być CryEngine'y czy inne tego typu cuda, nie wiem, Frostbite'y i tak dalej, bo Frost to my tu mamy. Tylko że punk w wydaniu polskiego studia. Co prawda nie orientuję się, na jakim silniku graficznym to jest, ale no, musicie przyznać, że jest piękny. Aż żałuję, że nie można tego sobie przybliżyć bardziej. Poglądać, jak ci nasi biedni ludzie po prostu brną przez te śniegi w wielkości niekiedy większej od nich, wyższej. Każdy ten ludzik zostawia ten swój ślad. No, naprawdę wygląda to pięknie, naprawdę. I każda osoba sobie jest, na przykład tu mamy Charlie Paget, chyba tak powinno to być, to w końcu jest Angielka chyba. Znaczy, Anglik, przepraszam, Charlie, no to nieważne. No, Charlie sobie pracuje. Generalnie mamy 52 węgla, tu mamy drewno, węgiel opala właśnie nasz ten generator, którego na razie nie będę włączał, bo niech nas zbierają trochę tego. Trochę tego wiecie. No wiecie czego. Generalnie z tego, co już sobie zauważyłem wcześniej, to musimy bardzo szybko wybudować chatę myśliwych z racji takowej, iż... jeszcze postawmy jeden namiot. Musimy wybudować, żeby od pierwszej nocy zacząć zbierać żywność. I to nawet może być razy taka żywność razy dwa. Bo potem żywność nam się skończy dosyć szybko i jak ludzie zaczną chorować, umierać, no to może być już dosyć problematyczne, bo przestaną nam pracować, a to jest złe. I potem będą się burzyć, będą umierać, bo nie ma jedzenia i będzie problem. Generalnie jest fajna opcja taka, że budujemy się w kółku i najfajniejsza opcja, jaką tu po prostu widzę, to to, że się buduje ulicę między. Nie trzeba zostawiać, powiedzmy, kratki. Tym chciałem powiedzieć, kratki przerwy pomiędzy, tylko po prostu sobie oni się wbudują w to
drewnianym chodnikiem, który też wygląda przekozacko. No i musicie przyznać, że po prostu nie, no ja się będę tym jarał, to wygląda przepięknie, bardzo łagrowo, jakkolwiek to brzmi, ale tak mi się od razu skojarzyło z łagrami, z książką Inny Świat i tak dalej, i tak dalej. Możecie sobie obczaić. Polecam, w sumie całkiem przyjemna. Fajnie się to czyta, naprawdę. No ale dobra. Dzieci nasze pracują, bezdomnych mamy na razie 40, którzy sobie potem będą spać przy generatorze, ale to od razu sobie odpalimy wszystkich myśliwych. Tu mamy tylko 10. A na razie jakbyśmy dali sobie 5 inżynierów tutaj, bo i tak na razie nie potrzebujemy. 15, 15, węgiel 15. Myśliwi muszą... Myśliwy chyba o 18 wychodzą. To ja bym tu jeszcze postawił jednych myśliwych. Bo dlatego, iż gdyż ponieważ... No niech od razu polecą do roboty. Zastanawiam się, co na temat tego spadku temperatury o 2 poziomy, bo to chyba może być trochę kiepskie, jakby nie patrzeć. Ale no, na razie sobie tutaj wszyscy ładnie działają. Od razu muszę sobie warsztat też postawić. O, 15 drewna, warsztat, nie wiem, może postawimy na przykład tutaj. Ciekawe, czy w warsztacie też muszą mieć ciepło, żeby tak pracować dobrze generalnie, nie wiem. W sumie. Ale dobra, postawmy gdzieś na przykład tutaj. Chociaż ja to bym poczekał za 2 godziny, to nie zdążę chyba wyruszyć, nie? Bo oni pracują od godziny... Nie wiem w sumie od której godziny pracują, a od 18. To chyba nie zdążymy drugiego postawić. No nic. Przynajmniej zaraz załączymy generator. Co my tu mamy? Brak dachu nad głową. Dobra, w 2 dni to tam to na spokojnie zrobię. Nawet za chwilę mogę im to zrobić. Tylko żebym potrzebował, żeby to się wybudowało, a tego się chyba dzisiaj nie zdąży zrobić, żeby oni wyszli, nie? Ciężko mi powiedzieć, czy kogoś jeszcze mamy. Tu na przykład mamy drewna, trochę mniej. Właśnie oni też chyba od 8 do 18, czyli 10 godzin sobie pracują, no spoko. Czyli mamy dziennie 6, potencjalna wydajność 6, no to mamy 60 drewna z jednego stanowiska, nie? No to jest ok. Co jeszcze zapauzuję, bo teoretycznie... Skoro zaraz, no skoro oni nie pracują od 18, a to oni będą przerobieni. To jeszcze zrobię taki myk. Tu mamy 15 dzieci, pracuje. Tu damy 5, tu damy 5, tak. A tu tylko robotnicy mogą pracować. No to spoko. Zobaczę, czy oni w ogóle pójdą do pracy teraz. Tak, oni chyba stąd wyszli, nie? Czy oni wyszli stąd? Są w pracy w ogóle? Też nie można zobaczyć, czy są ci... Chociaż nie, no zaraz, pracownicy. Przygotowuje się do polowania. A ci... W drodze na polowanie. Nie, to oni powinni wyjść nawet dzisiaj. Ej, dobra, to mi się podoba. To brzmi nawet sensownie. O 21 spróbujemy sobie odpalić tutaj generator. Spoko, spoko. Żywność powinna jakoś taka być. Zaraz, o co wam chodzi? Mądrość tłum. Kapitanie, gdy ludzie czegoś się domagają, pamiętaj o jednym. Zwykle zależy im na najszybszym rozwiązaniu, a nie na najlepszym. Nie musisz przystawać na wszystko, czego chcą. Możesz rozwiązać problem po swojemu. Ja wiem, że mogę, będę mieć to na uwadze oczywiście. Brak ogrzewania. Dobra, już odpalam, żeby nie chorowali. No i śnieg nam się stopi. W ogóle jak to w nocy wygląda świetnie, to jest naprawdę coś pięknego.
Czy jest w sumie 22, tu jest tak śmiesznie jasno na górze, nie? No ale może słońce zachodzi. W sumie zachodzi chyba tak, nie? Bo ten cień też pracuje świetnie, naprawdę. Bardzo mi się to podoba. Jak w sumie w nocy nie miałem co robić, to postawmy namioty na przykład. 3 namioty tylko. Sobie akurat zbudujecie, będziecie mieć gdzie spać. A no drewno drewnem. Generalnie musimy teraz pójść chyba w dwie rzeczy. Musimy postawić warsztat, żeby opracować 3 technologie. 3 bardzo ważne technologie. Postawimy ten warsztat, gdzie możemy... Kurczę, chcę, żeby też to jakoś ładniej wyglądało, nie? Ja mogę go tak po prostu tu dokleić jakoś dziko, tylko tak. O, właśnie tak... To tak chyba był. No, nieważne. O, w ogóle witam w płomieniu. Jak wygląda płomień w środku? Dobra, powiedzmy, że z daleka wygląda dużo ładniej. Przyspieszymy sobie czas, no bo w sumie i tak nie mamy co do roboty w nocy. Spełniono obietnicę schronienia, wzrasta nadzieja. No i supi. Jest po prostu bardzo przyjemnie. Węgla trochę zaczyna brakować. Mamy jednego chorego człowieka, ale no to trudno. Musisz poczekać, chłopie, do rana. Niam. I teraz co my tu mamy zrobić? Jak przyjdą... Potrzebujemy jeszcze jakiegoś człowieka, nie? Który by sobie tu pracował w tym drewnie. No jak wrócą myśliwi, to ja się tym zajmę. Będziemy mieć teoretycznie 2 dni, żeby na te oba badania i musimy postawić lecznicę, w której też będą pracować inżynierowie, z tego co kojarzę. Generalnie stal. No to na razie wy sobie pozbierajcie. Tu dam 5 inżynierów. Tu mam właśnie te piękne badania, którym jest większa moc generatora. Najpierw balon obserwator, tu mamy eksploracja przemysłu generalnie, fabryki, zwiadowcy, no to na razie nie. To będzie najważniejszą rzeczą, żeby to postawić. Surowce, właśnie szybsze gromadzenie surowców. I potem muszę wybudować coś, co się nazywa to. Potem deski kreślarskiej wydobywamy węgiel. Zobaczymy, czy się uda zrobić to tak jak w tym testanie moim. Spróbuję to przynajmniej tak zrobić. Na razie weźmiemy się za szybsze gromadzenie zapasów. Tylko kurde, niepotrzebnie kładłem ten jeden namiot. Otwórz księgę praw. Spróbujemy może zmianę awaryjną podpisać. Dobra, podpiszemy zmianę awaryjną i czas pracy, no już bez przesady, że aż takie niezadowolenie. Musicie mi nazbierać drewna generalnie. I potrzebuję, zaraz to będzie, chwila. Harujesz do śmierci, bez przesady, jak nie będziesz harował, to nie będziesz miał śmierć generalnie, bo wiecie co. 7 godzin, czyli teoretycznie zaraz. Musimy zrobić tak. Tutaj też mogę włączyć zmianę na awaryjną. Nie, no tu nie mogę. Tu mamy robotników. Generalnie wszędzie tu mamy po 15 i tu mamy 5. Na węglu mamy ok. Teraz jeszcze muszę zobaczyć, gdzie ja wysłałem inżynierów do pracy. Tu jest 10 inżynierów. Dobra. To, aha, bo tu 5 inżynierów pracuje tutaj. Okej. Okay. To teraz ja muszę postawić lecznicę, na którą jest 25 drewna. No ale spoko. Powinno się to w miarę jakoś udać. No generalnie potrzebujemy kopalnię węgla i to tak dosyć fast. Rozdzielona rodzina. Co my tu mamy? Ser, po wybudowaniu warsztatu zgłosiła się do nas pewna kobieta. Powiedziała, że jej mąż i córka nie dotarli do miasta z główną grupą, ale jest pewna, że żyją. Chciałaby dołączyć do naszego pierwszego oddziału zwiadowców. Nalega, byś nie zwlekał. Okej, będę trochę na razie zwlekał, ale wychodzi na to, że wiadomo, jak tam będziemy, powiedzmy, pozyskiwać nowych naszych osadników.
Mamy ranne dziecko, no i to jest trochę lipa, ale damy. No dobra, damy dzień przerwy, no w sumie spoko. Nie będą się inni burzyć, to może i tak być. Postawimy od razu lecznicę, która może sobie stać na przykład gdzieś, nie wiem, gdzieś tutaj. Lecznica też będzie potrzebować. Lecznica by potrzebowała. A w ogóle poza nam się chyba włącza, jak budujemy, nie? Jeszcze kuchnię muszę postawić gdzieś, a kuchnia też jest olbrzymia. Nie wiem, to kuchnię może damy gdzieś tutaj, a tu damy lecznicę. W sumie to brzmi całkiem sensownie. No nie wiem, najwyżej coś zburzymy. Gromadźcie mi szybko te zapasy. To się skończy za 2 godziny. Spoko, to mi się podoba. Szybsze gromadzenie zapasów jest. Teraz ja potrzebuję rzeczy, które się nazywają sprzęt myśliwski dzisiaj zrobić. Czy na razie pójdziemy w deski kreślarskie. Spoko. Dobra, trochę pogłodujecie bez przesady. Czyli kuchnię też postawię za chwilę. Kuchnia, kuchnia, kuchnia. Kuchnia niech będzie tutaj. Że to będzie całkiem spoko miejsce, tak mi się wydaje przynajmniej. Tu damy jeszcze raz drogę i tu damy drogę i tu damy drogę. No i git. W sumie zmarnowałem w drewno, więc może tu nie damy drogi po prostu. Dobra, wyczerpały się jakieś skrzynie z drewnem. Tu mamy jeszcze. Dlaczego tu? A, bo dziecko jedno nie pracuje. Spoko. Skrzynie z drewnem były jeszcze gdzieś tutaj generalnie. Tu mamy jeszcze stal, tu jest trochę węgla. A tu jest tartak potrzebny. Są zamraźnięte drzewa. Dobra. Panie, czy ja mogę coś postawić jeszcze? Coś, co się nazywało barak zbieraczy. Aha, tu gromadzą, okej. Okay. Czyli tak jakby powiedzmy, no można by postawić gdzieś tutaj, nieprawdaż? Aczkolwiek na razie bym się skupił na upgrade'zie generatora, a potem wybudowaniu, no nie wiem, na razie wyślimy tych tutaj do pracy, tutaj, o. Poproszę tak i poproszę tak. I na tej, a na tej kupce włączymy, nie no, dzieci nie mogą nocki robić. A tu chciałem jednego inżyniera machnąć, tak. Tu jest po 10. Kurczę, bo się zastanawiam teraz tu włączyć, bo Jezu, no ile tego niezadowolenia, no. Bez przesady. Ale no, tu niech na noc zbierają. Lecznicę wam odpalę, będziecie zadowoleni. Przynajmniej powinniście być. No i żywność, żywność, żywność. Potrzebuję jeszcze pracowników. Co, też już się tu wyczerpały? No to nie fajnie. No ale dobra, na razie wy tu róbcie nockę. A ja spróbuję zrobić tak. Czemu nie ma robotników? Halo? A, bo tam dzieci pracowały. No spoko. Dajcie jeszcze dychę dzieci. A to dajcie 5 myśliwych. Myślę, że jak na razie powinniśmy sobie dać względnie radę. No tu też bym dał niezadowolenie wzrośnie, ale jutro powinniśmy to sobie obadać, nie? Dobra, generalnie myślę, że to na razie byłoby na tyle, także no jakoś to nam się... Jakoś na razie to nam działa.
nie jest jakoś super mega wydajne to wszystko, ale powinno być ok, powinniśmy przetrwać pierwsze chłody. Drewna trochę mamy, dwie chaty myśliwych, kuchnia się buduje. Będzie jeszcze problem taki, że nie będzie kto tam pracować. Tutaj jeszcze wyślij zadów na Frostland, uratuj ocalałych. Dobra, balon to na razie nie. Na razie surowce i na razie węgiel na opalenie drugiego stopnia akumulatora, który muszę postawić już niedługo. No więc generalnie na razie byłoby na tyle, także cóż, trzymajcie się, do zobaczenia. No i mam nadzieję, że seria wam się spodobała, czy w sumie zacznie wam się podobać, bo to jest dopiero początek. Gra godna uwagi na pewno, więc no cóż, trzymajcie się, miłego dnia i na razie.